Pierwszy dzień września, witamy ze stadionu, Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni. Przed nami spotkanie piątej kolejki czwartej ligi RWS Investments Group, czwarta liga, grupa pomorska. Przed nami spotkanie rezerw Arki Gdynia z Wdą Lipusz, nad kapitan Patryk Kubiszewski, szóstka to Adam Zalewski, siódemka Kacper Plutowski, dziewiątka Robert Cieszyński, numer 11 Adam Gross, czternastka Adrian Wysiecki, szóstka kapitan Dawid Szałecki, siódemka Fabian Urbański, ósemka Nabil Ankur. Tego też duże ukłony dla Autolandu Kościerzyna, Zajazdu, Leśny Dworek, gminy Lipusz, firmy Sandberg, Tynki, Eko, Rybaki, Kruszywa Polskie oraz drukarni RAF. To są sponsorzy, dzięki którym możecie, drodzy widzowie, oglądać te transmisje. 2-0 na wyjeździe w derbach Trójmiasta. I rozpoczną właśnie gospodarze. Pierwszy gwizdek tego spotkania. Banaszewski, no i troszeczkę odpuścił. Łoś ładnie podłączył się do tej akcji. Łoś, nabita piłka przez bramkarza i niewiele brakowało, by Nabil Ankur. No i teraz wybita piłka pod nogi gracza Arki, jest strzał, no i taka szczęśliwa interwencja Cybuli po tym uderzeniu Kupola. Rozpędzony Jan Łoś, ładne podanie, wyminięty bramkarz, no i uznana, czy też będziemy mieli rzut karny, ale jeszcze mamy podniesioną chorągiewkę na siatce. Jakub Wilczyński, spokojnie, Arka 2 obejmuje prowadzenie w 17 minucie. No i to potwierdzili w tej akcji, ależ teraz prosty błąd Zalewskiego, no i ponownie Wilczyński. Wilczyński w polu karnym, Wilczyński, no tylko zapytał Cybulę, w który róg ma uderzyć, mimo że miał asystę dwójki kolegów, no to w 18 minucie Wilczyński podwyższa na 2-0. Szałecki, strata, Szałecki. Zagranie na prawo, próba przelobowania. Jan Łoś, o, ładne odegranie, Łoś zaskoczony, Cybula trochę też zasłonięty Zalewskim, no i piękna akcja zakończona strzałem. Jeszcze raz ta klepka Łosia. Szałecki i nie dojdzie do piłki Banaszewski, Marokańczyk, Łoś, Jan Łoś, teraz ładna akcja Wawrzyka, jeszcze Wilczyński trafia w Cybulę, jeszcze nie koniec akcji, w składzie Arki nie ma, Łoś. Łoś, indywidualna akcja broni Cybula i jeszcze dobitka. Wciąż gracze Arki. No to już prawdziwa nawałnica. Jeszcze Nabil Ankur, No i dopiero teraz wynik. Zwłaszcza jeśli pojawiają się takie proste błędy w obronie. Próba. Zatrzymana akcja Nabil Ankur. Zejście do środka, Ankur zbyt lekko, ryzykowne, ale skuteczne wejście, Plutowski, w pole karne, piłka zatrzymuje się na bloku, Banaszewski zewnętrzną częścią stopy, bardzo ładne podanie na prawą stronę i przyblokowany ten strzał Urpusz, Cysewski, zejście do środka, ale strzał zbyt jednak słaby, Talaśka, wybija Kubiszewski, jeszcze strzał groźny, no i bramka, ależ przepuścił teraz to uderzenie Cybula. Popatrzmy na ten potężny strzał, który przełamał dłonie. Pewne będą
chcieli być może wyrównać albo i nawet poprawić ten wynik. Arkowcy. Dwie zmiany w zespole. Popatrzmy jednak na tę akcję. Łoś obok bramki. Bawszczyk. No i to powinna być bramka. Jednak wybronił Cybula raz i drugi. To uderzenie Dawida Szałeckiego. W tą stronę. Dośrodkowanie Plutowskiego i będzie bramka. Tak jest. Niespodziewanie w momencie w 55 minucie spotkania. Asysta Plutowskiego. Nie, zgranie do środka. Banaszewski. Banaszewski, Wilczyński, Łoś. Łoś i jest bramka. Nawet nie dotknął jej Banaszewski. Łoś. No i niemalże kopia tej sytuacji, po której piłka wpadła do siatki, a Banaszewski. Ale przeciągnięte to dośrodkowanie, chociaż gospodarze. Rafał Jan. Jan mięciutko w pole karne. Zgranie piłki klatką piersiową przez Tobiasza Stankę. Dużo spokoju przez szkoleniowca w Dlipusz. Popatrzmy teraz na to podanie. Przelobowany Cybula. No i piękna bramka w wykonaniu Maksymiliana Banaszewskiego. Mimo że był tutaj odpychany przez Ski, Łoś, Jan, wyłapuje piłkę Cybula, że w tych drugich 45 minutach wyglądało to znacznie, znacznie lepiej, tak jak choćby teraz. Drugie trafienie w Dlipusz, przepuścił piłkę młody bramkarz Arki, a po raz drugi wpisuje się na listę strzelców Adam Gross. 86 minuta. Markiewicz, rozpędzony Markiewicz z Banaszewskim. Markiewicz pudłuje jednak gracz z numerem 16. Dośrodkowanie, Cybula piąstkuje. I po raz ostatni słyszymy gwizdek sędziego głównego. Brawa od kibiców rezerwy Arki. Arka druga. Gdynia wygrywa z Wdą Lipusz 5-2. Bramki strzelali Wilczyński, Banaszewski, Łoś, Lisiecki dla Wdy Lipusz Gross. No a te transmisje mieli Państwo przyjemność oglądać dzięki sponsorom firmie Autoland, Kościerzyna, Zajazd, Leśny Dworek, gminie Lipusz, Sandberg, Tynki, Eko, Rybaki, Kruszywa Polskie oraz drukarni RAF. Ja już dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Bartosz Bugajski, zapraszam na kolejne piłkarskie transmisje w KP Sporcie.